Dzień dobry. Mam wielką radość i przyjemność po raz drugi przywitać na naszym śniadaniu z mistrzem pana profesora Tadeusza Sławkę. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, przede mną książka pańskiego autorstwa, Kafka, Życie w przestrzeni bez rozstrzygnięć. I obok mnie jeszcze jedna książka, Franz Kafka, Dzienniki 1910-1925. Gdyby zacząć tak zupełnie w prosty sposób, kim dla literatury XX wieku i XXI wieku jest Franz Kafka? No, myślę, że Franz Kafka należy do tych postaci, które w ogóle literaturę XX wieku, no i pewnie już dzisiaj możemy powiedzieć XXI wieku także, no i pewnie to się pociągnie dalej, ukształtowali. Ja myślę, że to jest figura taka, która przetrwa i będzie kształtowała nasze myślenie, wpływała na nasze myślenie bardzo długo, tak jak w historii myśli europejskiej i literatury europejskiej są takie postacie jak wybitnych pisarzy i wybitnych myślicieli. Czasem trudno rozróżnić między filozofem a pisarzem, by przypomnieć chociażby Pascala czy chociażby Montaigne'a. Bo ja myślę, że fenomen Kafki polega też tak właśnie na tym, między innymi, że jest to znakomity pisarz, który jest niezwykle jednocześnie głębokim filozofem i inspiruje obie strony ludzkiej działalności, i tą artystyczną, jeżeli oczywiście można takie dwie strony w ogóle rozdzielić, i tą artystyczną, i tą usiłującą świat racjonalnie opanować. Więc wydaje mi się, że Kafka będzie jednym z tych autorów, którzy zawsze będą przyciągali uwagę. Co więcej, myślę, że Kafka będzie też należał do tych autorów, których na nowo będą odczytywały kolejne generacje ludzi, bo myślę, że on będzie wymagał takiej podobnej uwagi jak tacy pisarze. Ja tutaj nie chcę snuć żadnych porównań, oczywiście jak Szekspira. Mówi się, że Szekspir jest tak wszechstronny i tak bogaty w problematykę i tak bardzo pomagający świat zrozumieć, że wśród zmieniających się czasów to każda generacja sobie powinna Szekspira na nowo przetłumaczyć. Tak się chyba zresztą dzieje. Więc wydaje mi się, że z Kafką może być podobnie. Że Kafka będzie tak różne myśli inspirował. Był przecież Kafka egzystencjalny, potem się pojawił Kafka taki poststrukturalny. Więc pewnie pojawi się jeszcze inny Kafka. Także Kafka jest tą postacią, która wydaje mi się pozostanie z nami, na szczęście, na bardzo długo. Słuchając wypowiedzi pana profesora o bogactwie tego pisarza, o bogactwie jego twórczości, to takim wielkim dysonansem jest ten jego lęk przed publikacją książek, jego lęk przed ludźmi, jego lęk przed tym, co po nim zostanie i jakby sugestia, że wszystko to, co zostanie, należy spopielić. Jak pan profesor odczytuje ten dysonans pomiędzy tym współczesnym takim żywiołowym odczytywaniem Kafki, nawet jak pan profesor przyrównał go do jego dorobek, do twórczości Williama Szekspira, a tymi jego lękami? No to porównanie z Szekspirem, to posłużyłem się nim nie dlatego, żeby to było takie porównanie bezpośrednie, od razu się stosujące, tylko żeby pokazać klasę pisarstwa oraz to, jak bardzo ono prowokuje rozmaite interpretacje, także w zależności od czasu historycznego, w którym się znajdujemy. Natomiast wracając wprost do pana pytania, no rzeczywiście jego przyjaciel Max Brod otrzymał taką ostatnią prośbę, ostatnie życzenie Maxa Kafki, żeby to jego dzieło skupić, czego zresztą nie uczynił. Natomiast potem też musimy o tym pamiętać, nie jest to może rzecz najważniejsza, że pewne elementy twórczości Kafki zostały potem jak gdyby dokomponowane czy poskładane z fragmentów przez Maxa Broda, tak jest na przykład z książką, która się nazywa Ameryka, a chciała może w ogóle się tak nazywać nie miała, ale to są jak gdyby już szczegóły, do których tutaj nie wchodzimy. Natomiast pytał pan właśnie o to spopielenie i jak to się ma do artystycznego takiego mistrzostwa Kafki. Chyba wydaje mi się, że to jest jeszcze jeden taki aspekt Kafki, którego trzeba wziąć pod uwagę. To znaczy, do jakiego stopnia artysta, pisarz czy ktokolwiek, w ogóle każdy z nas, do jakiego stopnia pracując na swoim terenie swojego zawodu, nawet nie musi być zawód ściśle biorąc artystyczny, do jakiego stopnia każdy z nas też pracuje nad swoim życiem i kształtuje swoje życie. No, czyli
to stare zapytanie o relację między życiem artysty i twórczością artysty, czy też między naszym życiem zawodowym, ściśle zawodowym, czy jesteśmy nauczycielem, lekarzem, czy hydraulikiem, to nie ma znaczenia. Do jakiego stopnia ten zawód też wpływa na nasze życie i kształtuje nasze życie. Więc wydaje mi się, że to, co pan nazywa lękiem u Kawki, to była taka, możemy to oczywiście zwać lękiem, to był także lęk, że być może te dwie sprawy do siebie nie będą przylegać. To znaczy, że artysta będzie kim inny niż człowiek, który się nazywa Kawka, lub że jak pełniąc jakąś funkcję zawodową, to właściwie jestem kim innym niż wtedy, jak z tej funkcji wychodzę. I być może tak to można by rozumieć. Myślę, że to jest też taki dowód pewnego rodzaju pokory, takiej pokory ostatecznej ze strony Kawki. Zresztą tą pokorę można też odczytać w jego tekstach, które mają, no poza tymi powieściami, które dobrze znamy, typu Zamek, Proces czy Ameryka, to obszerne tomy przecież Kawki zawierają jego bardzo krótkie wypowiedzi, takie aforystyczne albo krótkie przypowieści. W ogóle jakby Kawka, niezależnie od swojego mistrzostwa w operowaniu słowem, bardzo precyzyjnym i bardzo takim wyważonym, miał jak gdyby jakieś wątpliwości co do siły tego słowa. Gdyby się cały czas zastanawiał, jak dalece to słowo sięga, to ono potrafi wyrazić, a w którym momencie się załamie. I może też to polecenie spalenia manuskryptu, którego na szczęście Max Brod nie wykonał, może było też wyrazem tej takiej głębokiej rozterki. Myślę, że tą rozterkę to każdy z nas ma, bo każdy z nas przecież nie przeżywa w takim stopniu, ale każdy z nas przecież doświadczył sytuację, że chciałby coś powiedzieć, a język go nie niesie. Albo powiedział coś i okazuje się, że to coś, co powiedział, to oznaczało coś zupełnie innego, czy zostało odczytane zupełnie inaczej niż to, co chciał powiedzieć. Więc ta relacja między słowem i znaczeniem, a konsekwencji słowem i życiem, czy też konsekwencjami tego znaczenia dla życia, chyba też tutaj w tym wszystkim odegrała rolę. Ale skoro pan już użył tego słowa lęk, no to pamiętajmy rzeczywiście, że jedno z odczytań Kawki wiodło nas by tym szlakiem, to znaczy takim szlakiem lęku nowoczesnego człowieka, który, no tak to czytali egzystencjaliści, prawda, który zostaje wrzucony w egzystencję i musi z tym fantem coś zrobić, a to nie jest łatwe zadanie. Panie profesorze, jak pan odczytuje również fakt, że twórczość Kawki jest jakimś takim odbiciem czasów, które wydaje mi się mamy nie do końca o nich sprecyzowaną wiedzę, nie rozumiemy ich. Chodzi mi o okres poprzedzający I wojnę światową, ówczesną Pragę, ówczesny Wiedeń, ówczesną monarchię austro-węgierską, ówczesne kształtowanie się świata. Też zapominamy, że przecież Wiedeń sam w sobie był wtedy miastem niezwykłym, wyprzedzającym wiele innych ówczesnych metropolii czy późniejszych metropolii. Na ile w twórczości Kawki obraz czasów mu towarzyszących zostaje przetworzony? No wie pan, bardzo to jest ważne pytanie, ponieważ wydaje mi się także z tradycji naszej takiej pedagogicznej, bo wydaje mi się, że zbyt mało uwagi w uczeniu historii czy w uczeniu literatury poświęcamy właśnie temu okresowi, o którym pan mówił. To znaczy, wydaje mi się, że dramatyczną cezurą, może nawet najbardziej dramatyczną cezurą nowoczesnego świata, która nowoczesny świat z jednej strony stworzyła, ale stworzyła go poprzez bardzo brutalne zniszczenie wszystkiego, co ten świat o sobie myślał i w czym myślał, że będzie trwał już na zawsze. No tą dramatyczną cezurą jest I wojna światowa i to wszystko to I wojnę światową przygotowuje. Wydaje mi się, że w polskiej tradycji uczenia szkolnego na przykład oraz uczenia także historii, ale także uczenia literatury, ten element jest mocno niedoszacowany. Tymczasem wydaje mi się, że I wojna światowa i te lata bezpośrednio przygotowujące przyniosły zasadniczą zmianę i wprowadziły nas w świat, w którym jesteśmy dzisiaj. Więc należałoby uczyć lat, powiedzmy, 1900 i później, do I wojny, a właściwie do 1918, jako moment narodzin nowoczesności. Zresztą bodaj Hannah Arendt napisała gdzieś, że właściwie wiek XIX kończy się dopiero w 1918 roku. Czyli to było takie przesunięcie chronologiczne, bo I wojna światowa zakończyła wiek XIX, ale właściwie zakończyła coś więcej.
zakończyła przekonanie europejskiego świata, że świat będzie zawsze tak wyglądał, jak sobie ta wysoce ukształtowana, technologiczna, intelektualna kultura mieszczańska wyobraziła. No, tymczasem okazało się bardzo prędko, że nie. No i w tym sensie to jest niezwykle dramatyczny okres. W tym kontekście też trzeba umiejscowić Kafkę. Oczywiście tak, Kafkę, który był, i to w dziennikach mamy wyraźne zapisy, bardzo niechętnie nastawiony do wszelkiego rodzaju rodzących się nacjonalizmów, czy też rodzącego się kultu państwa narodowego. Tam są takie zapisy, jak to Kafka, patrząc w oknie z najwyższą niechęcią, by nie powiedzieć odrazą, widzi maszerujące tłumy, wykrzykujące tam hasło na rzecz wielkości państwa niemieckiego, armii niemieckiej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to łatwo można przenieść się do wszystkie inne kraje tej epoki. Więc wydaje mi się, że z tej perspektywy Kafkę również warto czytać. I warto też o tym pamiętać, że te lata... Zresztą ostatnio w historiografii dużo się pojawiło książek na ten temat. Na temat na przykład jest taka książka Artura Święto Wiosny, która mówi o premierze wielkiego baletu Strawińskiego Święto Wiosny, która się zbiega z tym okresem czasu, o którym właśnie mówimy. Które to Święto Wiosny spotkało się z druzgocącą reakcją publiczności, która nieprzygotowana była na tego rodzaju eksperymentalne wydarzenie i odebrała to jako sztukę zupełnie z innego świata. No ale to właśnie ten świat się już właśnie teraz zaczyna rodzić i to jest nasz świat. Więc krótko mówiąc, tak, warto niewątpliwie patrzeć na Kafkę w historii I wojny światowej i tego, co I wojnę światową zrodziło i warto w ogóle tą epokę studiować, ponieważ to są drzwi do naszego świata. Przeglądając pańską książkę na stronie i czytając oczywiście na stronie 116 znalazłem takie zdanie: Nietzsche filozofuje młotem, Kafka użyje w swojej filozofii metafory siekiery. Jak bardzo na sposób postrzegania świata, także właśnie takiego wczuwania się filozoficznego Kafki, jaką rolę w tym wczuwaniu odgrywała filozofia Nietzschego? Wie pan, ja nie jestem, to jest dobre pytanie, natomiast gdyby to przymierzyć wprost do Kafki, to musiałbym się troszkę z tego pytania wycofać, o tyle, że ja nie jestem takim klasycznym kafkologiem, który zna wszystkie dokładne detale dotyczące życia, czy lektor Kafki. Czytam Kafkę raczej jako autora tekstów i staram się z tych tekstów coś wyczytać, więc ja może powiem tak. Trudno by mi odpowiedzieć na pytanie o bezpośrednią relację między Kafką a Nietzschem. Natomiast mogę odpowiedzieć, że w przypadku kogoś, kto czyta, czytelnika, pism Kafki dzisiaj, no to pewnie lektura pism Nietzschego pomaga. Ten fragment, który pan zacytował o tej siekierze, no to jest o tyle do Kafki przydatne, że to jest fragment, prawda, odnoszący się do tego opowiadania Lekarz Wiejski, które jest takim zaczynem dla tych moich rozważań o Kafce. I tam jest rzeczywiście taki moment, który jest luźnym nawiązaniem. Ja nie sądzę, żeby ze strony Kafki świadomym, ale naprawdę nie chciałbym być tutaj autorytetem w tej sprawie, gdzie Kafka mówi, że ten młody człowiek, bo Lekarz Wiejski to jest historia opowiedziana zresztą chyba na trzech stroniczkach tylko, który o lekarza, który zostaje wezwany nocą do pacjenta. Tym pacjentem okazuje się młody człowiek. Na pierwszy rzut oka nic mu nie jest. Potem, kiedy lekarz znajduje się w łóżku tuż obok chorego, to widzi, że on ma straszną ranę na boku i tą ranę zadano mu i domyśle siekierą. Nietzsche rzeczywiście mówi, jeden z jego tekstów ma podtytuł, czyli jak filozofować młotem. Oczywiście te młoty są młot Nietzschego i ta siekiera Kafki jest różna, ponieważ młot Nietzschego ma rozbić idole mieszczańskiego świata, mówiąc tak krótko, prawda, ma rozbić te wszystkie takie dobrze ustabilizowane, dobrze usystematyzowane, dobrze skatalogowane nawyki praktycznego życia i życia intelektualnego, w którym my sobie świat porządkujemy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Natomiast Siekiera Kawki ma taki charakter, czyli Siekiera Niczego ma taki bardziej charakter kulturowy, by tak powiedzieć. Pozbądźmy się starych nawyków myślenia. Natomiast Siekiera Kawki ma bardziej taki charakter, powiedziałbym, egzystencjalny, bo to jest takie uderzenie w bok, otwierające ranę. No i oczywiście jak mówimy o ranie i ranie w boku, no to oczywiście nie może się nie przypomnieć chrześcijaństwo, oczywiście, które w przypadku Kawki i odgrywa znaczącą rolę ten dialog z chrześcijaństwem, więc tak odpowiedziałbym na to pytanie, ale jak powiem, to pytanie rzeczywiście dla rasowego kawkologa byłoby ciekawe, dla kogoś, kto potrafiłby powiedzieć, do jakiego stopnia Kawka osobiście studiował Pisma Nietzschego. Ja niestety na to pytanie nie potrafię dokładnie autorytatywnie odpowiedzieć. Ale większość naszych słuchaczy, większość naszych uczniów wczytywać się będzie, tak jak pan profesor użył takiego sformułowania, wyczytywać z tekstu Kawki właśnie to, co czuje. Tak jak pan profesor to opisał i wspomniał pan przed chwilą, że ten motyw siekiery może mieć taki charakter egzystencjalny. Moje pytanie teraz jest troszeczkę poprzedzone dłuższą dygresją, bo pan profesor jako anglista, jako znawca literatury, ostatnim razem żeśmy rozmawiali o Williamie Blake'u, o muzyce rockowej, kiedyś żeśmy mieli przyjemność rozmawiać. Jak pan profesor by odczytywał ten stan lęków, który młodzi ludzie mogą wyczytać z procesu, z wyroku, z zamku, w sensie współczesności, to znaczy lęku przed taką ingerencją totalnej kontroli, totalnej policji, prawda? Czegoś, co nas kontroluje, a za bardzo nie wiemy, jak nas to kontroluje. Coś, co nas przenika, a za bardzo nie potrafimy zdefiniować tego, co nas przenika w sposób dla nas niemiły. Czy Kawka nie był osobą, która zrozumiała, że policja, kontrola może przynieść z sobą straszne nieszczęścia? Jest u Kawki cały, i to właściwie jest wszędzie u Kawki widoczne, i w tych dłuższych powieściach, w tych powieściach typu Zamek czy Proces, i w wielu tych krótkich opowiadaniach, które szczególnie polecałbym młodym czytelnikom, dlatego że one w swojej lapidarności, w swojej formie niosą już pewne bardzo ciekawe wyzwanie, to znaczy nie można się nie przejąć tym faktem, ale zarazem nie można nie podziwiać faktów, jak w niewielu słowach, niewielu zdaniach można tak wiele powiedzieć. Ale to dygresja. Więc w tych wszystkich tekstach, wielu tekstach Kawki widać wyraźnie ten rozbudowany aparat biurokratyczny o bliżej nieokreślonym charakterze. On ma także swój wymiar taki przestrzenny, bo przecież wiemy, że przestrzenie Kawki są znaczące. To są przestrzenie długich korytarzy, krętych, jakichś stromych, zawiłych schodów, po których wstępowanie jest trudne i które mają taki charakter labiryntowy, a przy tym duszny Kawka nieustannie i niestrudzenie podkreśla, że w tych pomieszczeniach jest duszno, te postacie często są uwikłane, zakutane w jakieś szlafroki albo w pościele urzędnicy, przecież zamki nieustannie się grzebią w pościelach, w takich piernatach jakichś. No więc rzeczywiście jest u Kawki ten wymiar autorytarnej, acz nieprzyjemnie autorytarnej, dlatego że takiej pozbawionej twarzy, pozbawionej wyrazu i pozbawionej wyrazistego charakteru opresji. To znaczy, jeżeli mamy jakąś jedną osobę, która opresję skupia, ułaskawia i jakąś jedną linię działania, no to wtedy może jest nam nawet wbrew pozorom łatwiej, bo wiemy na czym skupić twoją niechęć, w co wymierzyć naszą krytykę. Tymczasem u Kawki wszystko się tak rozłazi w taką magmowatą, lepką mgłę opresji, w której nie wiadomo o co chodzi. Sprawa jest tym bardziej przykra, że chodzi przecież na przykład w procesie o rzecz niebagatelną, bo o sprawiedliwość. A chcielibyśmy wierzyć, że sprawiedliwość jest tą cnotą społeczną najwyższej miary, no nie tylko społeczną, etyczną w ogóle, ale dla społeczeństwa sprawiedliwość i prawo odgrywają rolę absolutnie fundacyjną. Tymczasem okazuje się, że u Kawki i Kawka ma co do tego wątpliwości. To jest rzecz bardzo ważna dzisiaj współcześnie także, żeby sobie zadać pytanie o to, czym jest prawo, czym jest sprawiedliwość, do jakiego stopnia prawo jest rodzajem gry, jaką władza prowadzi ze społeczeństwem, dbając o to, by wprowadzać pewien chaos, pewną niejasność prawa, no bo przecież tak jest opisane to w procesie,
biedny Józef K., który zresztą przyjmuje warunki gry i mówi, chcecie procesu? Dobrze, no to ja się będę z wami procesował, ale co rusz natrafia na sytuację, w której prawo jest niejasne, prawo się zmienia, prawem się igra, sędziowie zachowują się dziwnie, podobnie jak zresztą adwokaci, zmieniają strony, udają, że coś mogą, podczas gdy nie mogą. Kafka jakby przewidział tą sytuację, że oto coś, co powinno być podstawą społeczności, to znaczy zaufanie do prawa, stanie się rychło przedmiotem politycznej gry. Więc to jest pierwsza sprawa, którą trzeba zauważyć. Jest jeszcze druga sprawa, która polega na tym, na odczytaniu, bo pan pytał o lęki, że lęk ma też u Kafki wymiar pozytywny, to znaczy w tym sensie, że i ten geometra z zamku, i Józef K. z procesu, no niewątpliwie oni mają przed sobą bardzo trudną sytuację. No ten lęk Józefa K. oskarżonego, nie wiadomo o co, jest już wyraźnie bardzo mocno tak narysowanym lękiem. No geometra K. się lęka, że nie będzie mógł wypełnić swojej funkcji i dotrzeć do miejsca, z której tą funkcję ma pełnić. Lęk trochę innego rodzaju, ale również znaczący. Tymczasem obydwaj oni mimo wszystko podejmują swoje zadanie. Czyli ten lęk ma takie znaczenie i ma także taką rolę mobilizującą. Znaczy Józefka, jak powiedziałem, mówi dobrze, to ja się będę z wami procesował, mimo że zdaje sobie doskonale chyba sprawę, że w takiej sytuacji, w jakiej został pozbawiony, jego szanse na zwycięstwo mierzone normalnością, tak jakbyśmy normalnie rozumieli prawo, jest bardzo wątpliwe, a jednak podejmuje to staranie. Więc wydaje mi się, że ten lęk u Kafki ma także drugą stronę, że jak człowiek sobie uświadomi sytuację, w której się znajduje, w którą został wrzucony, jak sobie uświadomi, że jest przedmiotem gry bliżej nieokreślonych sił, które starają się go w jakiejś mierze usytuować, wygrać dla swoich celów, ewentualnie nawet wręcz ukarać, jeżeli będzie taka potrzeba. Ale jeśli sobie to uświadomimy, to jesteśmy w stanie podjąć to wyzwanie. Oczywiście, jakie będą rezultaty tej naszej odwagi, czyli lęk się przemieni jakby w odwagę. Jakie będą efekty tej naszej odwagi, tego my nigdy do końca nie wiemy. Dlatego też pod tytułem tej mojej książki brzmi, mówi coś o przestrzeni bez rozstrzygnięć. To prawda, Józefka, no znajdujemy tam rozstrzygnięcie, bo Józefka ginie, ale właściwie to rozstrzygnięcie nie jest żadnym rozstrzygnięciem w sensie uspokojenia sytuacji, dlatego że Józefka oczywiście ginie i to jest rozstrzygnięcie dla niego ostateczne, ale my jako czytelnicy nie mamy niczego rozstrzygniętego, bo nie wiemy, jaką była jego wina, na podstawie jakich praw został skazany, kto go skazał, dlaczego ci dwaj oprawcy robią wrażenie zupełnie cywilnych pracowników, którzy przychodzą dokładnie nie wiadomo na mocy czego. Więc myślę, że jedną z nauk Kafki jest o paradoksie nie lękajcie się. Ale droga do tego nielękania się musi nas prowadzić przez lęk. Więc nie ma nic złego w lęku, ponieważ lęk jest pewnego rodzaju odpowiedzią na krytyczną ocenę świata. Jak się ktoś nie lęka, to znaczy, że konformistycznie przyjmuje świat, jaki jest. Jest dobrze, będzie zawsze tak, jak było. Ja się w tym urządzę. I tak będzie już. I to będzie mój sposób na życie. Czasem z lektury Kafki wynika, że tak nie należy postępować. To znaczy, że lęk jest wynikiem pewnej krytycznej, samodzielnej oceny sytuacji. No i potem stawia przed nami wyzwanie, jak przemienić ten lęk w odwagę i jak ta odwaga pomoże nam ukształtować swoje dalsze życie. Oczywiście przy założeniu, że ostatecznie jego wynik, czy się ułoży według naszych planów, czy nie, pozostaje całkowicie nierozstrzygnięty. Życie Franza Kafki dopełniło się przed tym nieszczęściem, które spotkało jego siostry i spotkało jedną z miłości jego życia, Milenę Jesieńską. Stąd moje pytanie. Mamy rok 1933, naziści dochodzą do władzy. Część, i mam tu przed sobą, chciałbym się do tego odwołać, poza pańską książką, poza dziennikami Kafki, mam komiks taki wydany przez wydawnictwo
słowo terytoria, obraz, obraz terytoria teraz, słowo obraz terytoria, poświęcony Kafce, dwójki autorów. No i tu w posłowiu autorzy przypominają właśnie tą tragedię trzech sióstr Kafki oraz Mileny Jasińskiej i tragedię tego, że w tamtym czasie też część prac ginie Kafki, co można byłoby powiedzieć jest takim dopełnieniem tego całopalenia, o którym on mówił, ale takim brutalnym, zewnętrznym. No i mamy też już nie takich nieznanych bliżej oprawców, to może złe słowo w przypadku Józefa K., ale tu w przypadku jego rodziny po 1933 roku mamy konkretnych oprawców. Jak pan profesor to dopełnienie losów jego najbliższych odczytuje? Wie pan, no to jest sprawa rzeczywiście taka bardzo poruszająca, ponieważ najbliższa rodzina Kafki nie przetrwała. I to jest oczywiście, to wracając do pańskiego poprzedniego pytania o ten okres poprzedzający pierwszą wojnę światową, o którym już tyle mówiliśmy i który jeszcze raz chciałbym wszystkim bardzo gorąco polecić jako niezwykle ważny moment, który pozwoli nam zrozumieć, kim jesteśmy i skąd przyszliśmy. Nawiasem mówiąc, ten moment, który też ukonstytuował pierwszą Polskę, w ogóle mam na myśli okres pierwszej wojny światowej, pewne jak Polska się wyłania na końcu, więc to jest też dodatkowy moment, żeby na ten czas spojrzeć ze szczególną uwagą. Ale wracam do pańskiego pytania, więc wydaje mi się, że z jednej strony mamy ten ruch w stronę źródeł Kafki, czyli ten okolice schyłku XIX wieku i schyłku XIX wieku i początek XX, ale z drugiej strony pewnie rzeczywiście Kafkę trzeba czytać taką, projektując go w przód, to znaczy tego, co nastąpiło niewiele lat po jego śmierci. I wydaje mi się, że to przedłużenie Kafki w stronę czasów nam bliższych, które przyniosły straszliwe dopełnienie losów jego, znacznej części jego rodziny, najbliższej rodziny, to jest tutaj fragment też naszego zadania jako czytelników Kafki. Wydaje mi się, wie pan, że to są też te ruchy i wstecz do przełomu wieków i później do II wojny światowej. To są też takie ruchy, które pozwolą nam sobie uzmysłowić, jak ważny jest jeszcze jeden problem, który w Kafce siedzi cały czas, bo Kafka właśnie nieustannie też rozważa naturę ludzkiego zła. A może w ogóle nie ludzkiego, tylko naturę zła w ogóle. Oczywiście on nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, na które nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, to znaczy skąd zło, to pytanie, z którym się ludzie zmagają od wielu tysięcy lat. Ale natura zła jest to, o co chodzi w ludzkiej historii, jako o scenie, na której przejawia się zło. Ono to zło jest na Kafki rzeczą bardzo ważną. To zło jest zresztą u niego często wynikiem i to też się troszkę tak odnosi do tej do podtytułu mojej książki Bez rozstrzygnięć, bo to zło często się odnosi do takich sytuacji zupełnie przypadkowych. My byśmy chcieli wierzyć, że zło jest wynikiem jakiegoś bardzo szczegółowego porządku, jakichś szczegółowo zaplanowanych zajęć i działań. I tak może być oczywiście. Ale u Kafki zło jest właściwie czaje się w każdym przypadku, w każdym drobnym kroku naszego życia może się wyzwolić coś, co będzie początkiem jakiejś historii, która jest w dużej mierze przez zło opanowana. No jest takie chociażby opowiadanie o uderzeniu w drzwi, kiedy też mające półtorej strony bodaj, gdzie który brat z siostrą idąc na spacer, ona przypadkiem uderza, tak jak to czasem robimy na spacerze, przesuwając ręką po murze czy po płocie, to ona tak samo uderza przypadkowo w drzwi, no i to powoduje to psu lawinę, mimo tego, że opowiadanie ma półtorej strony. Bardzo przykrych takich scen, które nawet zawierają pewien taki element sadystyczny, który zresztą u Kafki nie jest nieobecny, by przypomnieć chociażby słynne opowiadanie Kolonia Karna, ale także i w tym opowiadaniu o uderzeniu w bramę, gdzie brat
bo to w ogóle siostra uderzyła w tą bramę. Natychmiast pojawiają się jacyś strażnicy uzbrojeni, ale siostrze pozwalają odjechać do domu, a brat, właściwie Bogu ducha winny, bo to nawet nie on w tą bramę uderzył, nawet przyjąwszy, że uderzenie w bramę było przestępstwem, to nie on go mógł. Ale to właśnie on zostaje postawiony przed bardzo podejrzanym sądem, nie wiadomo na jakiej podstawie i kto tym sędzią jest, a wszystko odbywa się w takiej scenografii bardzo przypominającej już nie tylko więzienie, ale wręcz izbę tortur. Więc wydaje mi się, że to pytanie o zło, o to, że ono się może ujawnić nie wiadomo nawet kiedy. W każdym najdrobniejszym zjawisku naszego życia. I to pytanie jest u Kawki bardzo mocno obecne, ale to nas też powinno uczulić, żeby bardzo uważnie przyglądać się temu, co robimy i starać się. Oczywiście my nigdy nie będziemy w stanie wyeliminować takich okazji do pojawienia się zła, ale przynajmniej starajmy się. Panie profesorze, zmierzając do końca naszej rozmowy, mam ostatnie pytanie związane z ostatnią książką Kawki. Jak pan ją odczytuje? Mowa o książce Głodomór. Jak odczytać Głodomora w tej przestrzeni rodzącego się XXI wieku, kiedy od wielu zdarzeń sprzed 100 lat nie tylko nie jesteśmy wolni, ale one otaczają nas może w innej formie, ale z większą dominacją? No, Głodomór to jest jak gdyby temat na zupełnie osobne rozważanie, nie ma na zupełnie inną książkę, chociażby dlatego, że nawet takie wersje rozmaitego, także toczą się spory co do tego, jak przetłumaczyć ten tytuł. Niektórzy mówią, że to chodzi o artystę głodowego, artysta głodu i tak dalej, więc nawet już są kontrowersje co do tego, jakie znaczenie ma tytuł tego dzieła. Natomiast, wie pan, no, wydaje mi się, że pod tym względem, to jak pan powiedział przed chwilą, to jest dość taki Kafka kontynuujący główną linię swoich dociekań, więc wydaje mi się, że w tym sensie Głodomór mógłby być dobrym przykładem. Nie sądzę, żeby to był dobry przykład, to jest dobry przykład myślenia kawkowskiego i literatury kawkowskiej. Natomiast sądzę, że dla kogoś, kto do Kawki się na przykład zbliża, czy chciałby zacząć jakoś z Kawką bliżej poznawać, to myślę, że te krótkie opowiadania, o których tutaj mówiliśmy, te zebrane w tomie opowiadania i aforyzmy, to byłyby opowiadania, które pewnie w jakimś sensie, nie chcę powiedzieć, byłyby łatwiejsze, bo słowo łatwiejsze do Kawki jakoś wyjątkowo nie pasuje, u niego wszystko jest bardzo gęste i zawiłe. Ale w sposób rozumny zawiłe, nie w sposób sztuczny zawiłe, czy takie zawiłe dla samej zawiłości. Natomiast wydaje mi się, że sama ta kwestia głodu jest tutaj istotna, który da się przecież pojąć także nie tylko jako głód fizyczny, choć o nim tam jest mowa, ale jako pewna forma braku. I to jest następna może taka duża metafora u Kawki, która występuje, bo tak samo jak ta metafora zranienia, czy metafory winy, czy pojęcie winy, czy ta metafora owych przestrzeni, w których jest brak powietrza, czy brak jakiejś perspektywy, bo to są takie przestrzenie, jak powiedzieliśmy, labiryntowe, skomplikowane. Więc wydaje mi się, że to pojęcie braku jest u Kawki bardzo ważne. Rana jest jak gdyby brakiem ciągłości ciała, prawda, przecięciem skóry. Otwiera się jakaś luka, jakaś otchłań, jakaś dziura. Więc wydaje mi się, że to pojęcie głodu warto. Ono oczywiście ma swoją dramaturgię w sensie fizycznym, więc tu trzeba bardzo uważać, żeby nie przekroczyć pewnej etycznej linii przyzwoitości, żeby owego głodu, który wielu ludzi cierpi na świecie, dosłownie nie uromantycznić, czy też nie zamienić go całkowicie na pojęcie filozoficzne. Ale dobrze też pamiętać, że ona ma takie filozoficzne znaczenie, bo ona także ma znaczenie z punktu widzenia tego, że głód wymaga i domaga się zaspokojenia, więc to jest także pytanie o ludzkie tendencje naturalne do zaspokojenia
własnych potrzeb, własnych namiętności, nawet własnych pożądliwości, bo przecież Kafka też potrafi być, dać opisy sytuacji, w których te pożądliwości, namiętności fizyczne dochodzą do głosu. No proszę też pamiętać o pewnym aspekcie Kafki, o którym my często zapominamy. Kafka w tym wszystkim nie jest wcale ponurakiem. To jest bardzo interesujące. Te opowiadania, niezależnie od tego, jak cień mroczny zdawałyby się rzucać, one gdzieś wsyją w sobie taki też cień pewnego komizmu. Zresztą są zapisy bodaj w dziennikach. Kafka gdzieś pisze, że spotkaliśmy się z przyjaciółmi, czytaliśmy fragmenty procesu i ryczeliśmy ze śmiechu. No bo jeżeli się wczytać w pierwszą scenę, że nagle Józefka się budzi, przychodzi do niego dwóch panów, wchodzi na jego sypialnię, on jest w piżamie, a oni mówią, panie Kafka, jesteś pan oskarżony. Po czym przychodzi gospodyni i zaczyna tam coś krzątać się przy śniadaniu, no to to jest właściwie scena na poły komiczna. I wydaje mi się, że to jest też ten aspekt Kafki, który wiele mówi o naszych losach. Być może prawdziwym pojęciem, które najlepszym pojęciem, które opisuje nasz los, byłby tragikomizm. Kafka jest na swój sposób pisarzem tragikomizmu ludzkiego losu. I może właśnie to pojęcie tragikomedii dobrze oddaje Kafkę i też oddaje pewnego rodzaju dobrze nastrój, pewnego rodzaju takiego wahania czy trudności, jakie my mamy z Kafką, bo myślę, ja łatwo potrafię zrozumieć kogoś, kto powiedział, oj, nie lubię Kafki, on jest przykry w lekturze. No bo potrafi być, ale jednocześnie w tej przykrości, w cudzysłowie, jest ogromna doza mądrości i wydaje mi się, że to pojęcie tragikomizmu dobrze oddaje to, co Kafka, taki główny kierunek, który Kafka chciałby nadać swojemu myśleniu o człowieku. Słuchałem się tu bardzo, tak jak naszym słuchaczom pan profesor polecał wczytanie się w teksty Kafki. O życiu w przestrzeni bez rozstrzygnięcia, które ma charakter tragikomiczny, opowiadał nam pan profesor Tadeusz Sławek, autor książki Kafka. Dziękujemy panie profesorze. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Wszystkiego dobrego.